Witam Państwa w takim mikrokursiku, w którym pokażę Państwu, jak za pomocą frameworka Vertex 2 wykonać sobie stronę, która będzie się dopasowywała do urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet, jak i też będzie się poprawnie wyświetlała na komputerach z monitorami zwykłymi, czy też HD, czy Full HD. Proszę popatrzeć na tę stronę. Będę dążył do pokazania Państwu w tym kursie, jak zrobić właśnie coś takiego. Taką stronę. Będę zwężał okno przeglądarki, to proszę zauważyć, że również zwęża nam się zawartość tej strony. Jak widać, w tym momencie menu ukryło się tutaj i ma taką formę. Pokaz slajdów jest bardzo malutki. Tutaj również tekst ułożył nam się troszeczkę inaczej. Zwężajmy mocniej. I jak widzimy, mamy taki moment, że wszystko ułożyło nam się w rządku jedno pod drugim. I jest to wersja dla smartfonów. To wcześniejsza wersja, ta, była dla tabletów. Ta wersja jest dla monitorów. Pamiętajmy o tym, że monitory zarówno w laptopach, jak i podłączone do komputerów stacjonarnych też mają różne rozdzielczości. I też ta strona może wyglądać jak taki zwykły mały paseczek, a może się dopasować troszeczkę bardziej do tego monitora i nie wyglądać niezbyt estetycznie. W tym kursie pokażę Państwu, jak zrobić taką stronę, właśnie taką jak ta, z jakimś tam pokazem slajdów i mini galeryjko. Nie jest to trudne, dlatego że będziemy korzystać z szablonu Vertex 2. Szablon Vertex 2, tutaj mamy wersję komercyjną tego szablonu, właśnie dwie odmiany, płatną, taka jak ta, proszę popatrzeć, co się dzieje. I darmową wersję przetłumaczyłem na język polski dzięki uprzejmości Majka. Udostępnił mi ją, w sumie wszystkim udostępnił i możemy sobie tutaj na niej pracować. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to nie tylko od szablonu zależy, czy strona będzie poprawnie wyświetlała się na urządzeniach mobilnych czy tabletach. Zależy to również od rozszerzeń, które zainstalujemy. Nie wszystkie rozszerzenia na obecną chwilę pracują w tej technologii. Tych rozszerzeń tak naprawdę na ponad 9000, które są w składnicy rozszerzeń Joomla, czyli JET, jest na obecną chwilę dosłownie kilkanaście. Jest to młoda technologia i wielu producentów rozszerzeń dopiero samych się uczy, jak tworzyć tego typu skrypty. Tutaj, proszę Państwa, mamy taki pokaz slajdów. Proszę zobaczyć, też będę zwężał naszą stronę i jak widzimy, on też się skaluje. Czy tutaj kolejny pokaz slajdów. To wszystko jest skalowalne i żeby to stworzyć, trzeba troszeczkę pomodyfikować swoje prace. Czyli w tym mini kursiku pokażę Państwu, jak stworzyć taką stronę plus taką małą galeryjkę, która będzie miała możliwość wyświetlania tego typu zdjęć. Tak więc wiemy, co jest naszym celem. Naszym celem jest zbudowanie strony, prostej strony, która będzie dostosowywała się do ekranów urządzeń mobilnych, tabletów. Dobrze. Mamy dwie możliwości pobrania frameworka Vertex. Możemy pobrać go z oficjalnej strony Shape5 stąd lub też z mojej strony
wideoporady.com.pl i ten akurat szablon z polskim tłumaczeniem jest dostępny w strefie dla VIP-ów, czyli musimy się zalogować, jeżeli mamy ten VIP-owski abonament wykupiony. Po zalogowaniu się przechodzimy tutaj do VIP Joomla. Wszyscy użytkownicy posiadający status VIP-a mogą sobie pobierać wszystkie kursy, które wydaje w tym abonamencie dla VIP-ów. Więc tak, przywijamy sobie po zalogowaniu tutaj Joomla i tutaj jest szablon Vertex 2 po polsku. Klikamy i zapisujemy go sobie gdzieś na dysku. Ja sobie już wcześniej przygotowałem taką stronę, na podstawie której będziemy budować ten szablon krok po kroku. Zlogujemy się do zaplecza. Klikamy rozszerzenia, instalacje i wybieramy nasz przed chwilą zapisany plik. Czyli klikamy tutaj, klikamy otwórz, wczytaj, zainstaluj. Chwileczkę to trwa. Pliki są wysyłane na serwer. Dobrze, szablon jest już zainstalowany, więc zobaczmy go. Rozszerzenia, szablony. Shapefile Vertex. Kliknijmy na nim. Jak widać, jest on po polsku. Instalując Joomla, ja wgrałem dane przykładowe po to, żeby nie tworzyć bytów i nie tracić czasu. Więc te dane przykładowe tutaj są zainstalowane. Wstawmy sobie nasz szablon jako domyślny. Klikamy Save and Close. I już jest nasz szablon domyślny. Zobaczmy naszą stronę. Bardzo ładnie. Zobaczmy, czy się zachowuje tak, jak oczekiwaliśmy. Proszę, zachowuje się. W następnym odcinku pokażę Państwu, w jaki sposób zmodyfikować ten szablon do naszych celów. Przypominam również, że nie musimy tutaj utrzymywać tego logo Shapefile. Chciałbym Państwu jeszcze zwrócić uwagę na to, że szablon ten nie ma zainstalowanego jednego elementu, czyli menu wielopoziomowego. To też zrobimy w kolejnych odcinkach.